Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Wciąż czekamy na ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Na razie Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w 5 województwach, Platforma Obywatelska w 7, a w Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim Polskie Stronnictwo Ludowe, Zjednoczona Prawica oraz SLD wzywają do powtórzenia głosowania. Przedłużające się liczenie głosów coraz bardziej niepokoi wyborców. Ja jestem pewna, że to jest wszystko sfałszowane i to wszystko przygotowane było, żeby tak było. Masakra. Po prostu masakra. Dlatego coraz głośniej politycy opozycji domagają się powtórzenia głosowania. Taki apel ponowił dziś Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Krakowie, gdzie zachęcał do głosowania na Marka Lasotę w drugiej turze. W tym wypadku sądzę, że to jest jedyne wyjście, bo te wyniki budzą, łagodnie mówiąc, najdalej idące wątpliwości. I dlatego powtarzam, nie mogą być uznane za wyniki, które oddają rzeczywiście wolę obywateli. Takie rozwiązanie jako jedyne wyjście z tej patowej sytuacji widzi również część wyborców. Ja uważam, że powinny być jednak drugie wybory, jak najbardziej. Najlepsze jest przyspieszone wybory, bo to sądowne sprawdzanie niczego nie zmieni, bo sądy by to trwały parę lat. Taką ewentualność wykluczają natomiast rządzący, zarówno premier Ewa Kopacz, jak i prezydent Bronisław Komorowski. Ja wykluczam absolutnie, że mają być powtórne wybory. Tylko ci, którzy nie znają polskiego prawa dzisiaj i mogą tego rodzaju herezję głosić. Chcą... Nie ma zgody na kwestionowanie uczciwości wyborów, na przykład przez lansowanie szkodliwej tezy o konieczności powtórzenia wyborów. To odmęty szaleństwa. Tymi opiniami nie zraża się Zjednoczona Prawica i SLD. Oba ugrupowania dostrzegają problem wielu nieprawidłowości, do których doszło podczas liczenia głosów. I nie chodzi tu tylko o opóźnienia wynikające z niesprawnego systemu informatycznego. Polacy dostrzegają, że przy urnach wyborczych doszło do cudu, że Polskie Stronnictwo Ludowe nagle zyskało 500, 700, a czasami 1000% poparcia. Nie będziemy tolerowali takiego zachowania, które wskazuje, że coś z tymi wyborami jest nie tak. Ludowcy tłumaczą, że mieli dobrych i sprawdzonych kandydatów i nie kryją, że pomogła również wylosowana jedynka. W środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, tam gdzie społeczeństwo zna swoich kandydatów do rad gmin, do rad powiatów, tam frekwencja przekraczała często 60%, natomiast w wielkich aglomeracjach, tam gdzie poparcie dla PSL-u jest znikome albo bardzo małe, zazwyczaj ta frekwencja była dużo niższa niż w wyborach zwykle parlamentarnych. No więc stąd ten przyrost. Jarosław Gowin zastanawia się, dlaczego są tak duże rozbieżności między wynikami exit poll, które podano po zamknięciu lokali wyborczych, a danymi docierającymi do nas z wojewódzkich komisji wyborczych. Zróbmy prosty eksperyment myślowy. Gdyby do nas doszła taka informacja, że w jakimś kraju europejskim po wielu latach zwycięża opozycja, potem następuje wielodniowy chaos w liczeniu głosów. Jest rekordowa liczba głosów nieważnych, a na końcu ogłasza się, że zwyciężyła partia rządząca. Czy ktokolwiek z nas uwierzyłby, że to były uczciwe wybory? Choć od zakończenia głosowania mija już szósta doba, nadal czekamy na ostateczne wyniki. Biblista i teolog ksiądz profesor Waldemar Chrostowski odebrał w Watykanie nagrodę Ratzingera. W imieniu Ojca Świętego Franciszka wręczył ją prefekt Kongregacji Nauki Wiary ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller. Uroczystość odbyła się w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Nagroda Premio Ratzinger została ustanowiona przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI. To prestiżowa nagroda przyznawana za wybitne prace teologiczne. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski jest pierwszym Polakiem w historii, który otrzymał to wyróżnienie. Laureat ma za sobą ogromny dorobek naukowy. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 2005 w tym roku został profesorem zwyczajnym nauk teologicznych. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kieruje Instytutem Nauk Biblijnych. Wykładał także na uniwersytetach za granicą, m.in. w Kijowie. W tym roku nagrodę Ratzingera otrzymał także religioznawca profesor Anne-Marie Pelletier z Francji.
Ksiądz profesor Henryk Wejman będzie nowym biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To decyzja ojca świętego Franciszka. Nowy biskup ma 54 lata, jest profesorem teologii. Doktorat obronił na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie. Habilitował się na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez wiele lat nowy ksiądz biskup był wykładowcą akademickim, m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ostatnio ksiądz biskup nominat Henryk Wejman był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ksiądz biskup Wejman jest następcą księdza biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Błażeja Kruszyłowicza, który przeszedł w maju ubiegłego roku na emeryturę. W portfelu każdego z nas możemy znaleźć zawsze kilka miedzianych groszy. Niewiele za nie możemy kupić, ale usypanie z nich ogromnej góry może pomóc dzieciom, które wychowują się poza własną rodziną. Wiedzą o tym przedszkolaki i uczniowie, którzy już po raz 15 angażują się w ogólnopolską akcję Góra Grosza. W Polsce około 60 tysięcy dzieci wychowuje się w opiece zastępczej, w tym spora grupa w domach dziecka. Nam chodzi o to, żeby wreszcie ten skandal w środku Europy, jaki jest, czyli tyle tysięcy dzieci w domach dziecka, no żeby to troszeczkę zmniejszyć i żeby tym dzieciom dać rodzinę, prawdziwe ciepło, miłość. Akcja Góra Grosza wspiera tradycyjne i rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze i pogotowia rodzinne. Wspomaga także wszelkie działania, które mają na celu powrót dzieci do ich biologicznych rodzin. Akcja ma również bardzo ważny wymiar pedagogiczny dla uczniów, którzy się w nią angażują. Dzieci uczą się dzielić tym, co mają i pomagać innym. To jest ten grosz, który oni mogą mieć, tak, i mają. A mimo to mają dzięki temu coś ważnego robią. Coś ważnego się dzieje. Oni sami pomagają swoim kolegom, koleżankom, którzy mają naprawdę dosyć smutne życie, bo często mają rodziców, którzy sobie nie dają radę, którzy swoim postępowaniem doprowadzili do tego, że te dzieci są właśnie gdzieś poza rodziną. W tym roku Góra Grosza została zainaugurowana w Szkole Podstawowej nr 26 imienia Mirosława Biernackiego w Warszawie. W holu głównym szkoły znajduje się taka specjalna puszka, gdzie dzieci mogą miedziane, złote pieniążki wrzucać i mają świadomość, że ta pomoc, te pieniądze pozwolą na spełnienie marzeń dzieci, które są w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Ziarnko do ziarnka i uzbiera się miarka, w tym przypadku grosik do grosika i może uzbierać się spora suma dla potrzebujących. Dlatego dzieci chętnie otwierają swoje skarbonki. Zebraliśmy tak całą klasą może 2000 groszy. Mieliśmy je ze swoich skarbonek. Jak ktoś miał dużo, to łatwo mu się zbierało. Grosze będą zbierane w przedszkolach i szkołach w całej Polsce do 5 grudnia. W ubiegłym roku ponad 10 tysięcy szkół usypało górę grosza, która ważyła ponad 250 ton. Grosiki warte były bagatela 2 600 000 zł. Od początku akcji zebrano ponad 26 milionów złotych, dzięki czemu pomoc otrzymało ponad 8 tysięcy dzieci. Kolejni rosyjscy żołnierze naruszają ukraińską granicę. Według danych przedstawionych przez ukraińskie władze około 7,5 tysiąca z nich znajduje się obecnie na wschodzie Ukrainy. Obszar ten kontrolują prorosyjscy separatyści. Rosjanie mają także przerzucać na teren Donbasu ciężki sprzęt wojskowy. Ukraina chce zwiększyć swój potencjał wojskowy. Powodem jest narastające zagrożenie na wschodzie kraju. Jak podały ukraińskie władze, Rosjanie przerzucają na tereny kontrolowane przez separatystów swoje wojska oraz ciężki sprzęt. Jeszcze wczoraj Kijów oskarżył Moskwę o dokonanie ostrzału artyleryjskiego terenów ukraińskich. Działania Kremla po raz kolejny potępiły Stany Zjednoczone. Rosyjska agresja na Ukrainie i jej nielegalna okupacja Krymu przypominają nam, że wciąż mamy wiele do zrobienia.
zrobienia, by zapewnić gwarancję strategicznej wizji wolnej i pokojowej Europy. Rosja, która jawnie wspiera separatystów, nadal nie ma pomysłu, jak uporać się z embargiem, które nałożyły na nią kraje zachodnie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że uderza ono najmocniej w zwykłych obywateli. Zawsze w przeszłości, gdy były nakładane sankcje, nasi zachodni partnerzy, czy to w przypadku rozmów o Korei Północnej czy Iranie oraz innych krajach, mówili, że te sankcje powinny mieć wymiar humanitarny, tak aby nie zaszkodzić sferze społecznej, gospodarce, ale aby dotknęły elity tych krajów w sposób selektywny, ukierunkowany. Teraz sytuacja jest zupełnie odwrotna. To, co najbardziej uderza Rosjan, to wysokie ceny żywności. To z kolei skutek embarga, jakie Rosja nałożyła na produkty żywnościowe z krajów zachodnich, jako odpowiedź na sankcje związane z agresją na Ukrainę. Tymczasem w Kijowie trwa drugi dzień obchodów pierwszej rocznicy Euromajdanu i rocznicy wybuchu pomarańczowej rewolucji z 2004 roku. To pamięć o tych, którzy oddali swoje życie dla niego. Jest to przypomnienie, że Majdan jeszcze się nie skończył. Dziś Ukraińcy obchodzą także Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Historycy szacują, że w jego wyniku zginęło 3,5 miliona ludzi. Niektórzy naukowcy mówią nawet o 10 milionach ofiar. Ponad 2000 polskich i brytyjskich żołnierzy na poligonie w Żaganiu bierze udział we wspólnych ćwiczeniach Czarny Orzeł. Mają one szczególne znaczenie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. To pierwsze tak duże ćwiczenia Brytyjczyków w tej części Europy od lat. W ćwiczeniach pod nazwą Czarny Orzeł bierze udział 1350 brytyjskich żołnierzy. Przywieźli oni ze sobą swój sprzęt, m.in. czołgi Challenger i bojowe wozy piechoty Warrior. Brytyjczycy razem z pancernikami ze Świętoszowa ćwiczą natarcie, strzelanie i taktykę. To pierwsze od 6 lat tak duże ćwiczenia Brytyjczyków w tej części Europy. That's a really tremendous opportunity for us. To jest naprawdę ogromna szansa dla nas. Bardzo dużo nauczyliśmy się od siebie. Narodziło się wiele przyjaźni i szczerze mówiąc, to jak sądzę, przyszłość jest w NATO i to jest dla nas bardzo ważne. Muszę powiedzieć, na początku było troszeczkę trudno. Z naszej strony mamy tłumaczów i z polskiej strony mamy tłumaczów, ale po parę dni zaczęliśmy się bardzo dobrze rozumieć i bardzo dobrze współpracować, bez problemu. Są malutkie różnice, ale się uczymy. Jedno drugiego się bardzo dobrze uczy i bardzo dobrze teraz zaczęliśmy pracować razem. Ćwiczenia nabierają szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu na Ukrainie i wzmożonej aktywności rosyjskich wojsk. Cel ćwiczeń jest jeden: rozwój współpracy wojskowej i pokaz brytyjskiego wsparcia w ramach środków reasekuracji NATO w regionie. Dla nas najważniejsze podczas ćwiczeń Czarny Orzeł było ćwiczenie wraz z moimi żołnierzami gotowości do współpracy z innymi wojskami sojuszniczymi. Szkolimy stosując te same procedury, procedura NATO 1. Oczywiście. Rozwijamy nasze umiejętności w zakresie komunikacji do powszechnego zrozumienia sytuacji i samego sposobu prowadzenia procesu decyzyjnego w armii. Brytyjscy żołnierze będą ćwiczyć na polskim poligonie do końca grudnia. W tym roku w Polsce odbyło się kilka tego typu manewrów wojskowych. Na przełomie września i października 12,5 tysiąca polskich i natowskich żołnierzy uczestniczyło w ćwiczeniach Anaconda. Od października trwają ćwiczenia z Amerykanami w ramach Atlantic Resolve. A teraz Stany Zjednoczone. Prezydent Barack Obama podpisał już dekret imigracyjny, który ogłosił w czwartek. To oznacza, że prawie połowa nielegalnych imigrantów może uniknąć deportacji. Przeciwni nowym rozwiązaniom są republikanie. Nowe prawo zmieni sytuację ponad 5 milionów nielegalnych imigrantów. Daje im ono na 3 lata ochronę przed deportacją. Będą mogli także ubiegać się o legalną pracę, ale muszą spełnić określone warunki. Na terenie Stanów Zjednoczonych przebywają od 5 lat, są rodzicami dzieci, które mają amerykańskie obywatelstwo lub uregulowany status. Kolejny warunek: nie są karane. Amnestia to system imigracyjny, który dziś funkcjonuje. To miliony ludzi żyjących tutaj bez płacenia podatków i trzymania się wyznaczonego prawa. Działania, które podjąłem, w końcu to naprawią. Podpisany dekret imigracyjny nie jest równorzędny z otrzymaniem obywatelstwa. Osoby, które spełnią warunek 3-letniego legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych, będą mogły ubiegać się o odnowienie zgody na pobyt i pracę w Ameryce.
wracamy do tematu związanego z wyborami samorządowymi. Prawie cała Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji, z wyjątkiem jednego sędziego, który w komisji zasiada od czwartku. Ale to nie uspokoiło społecznych nastrojów. W kilku miastach w Polsce głównie młodzi ludzie protestowali przeciwko sposobowi liczenia głosów i nieprawidłowościom, które ujawniono. Sędziowie, którzy zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej, będą swoją funkcję pełnić do końca drugiej tury. Muszą dokończyć liczenie głosów i zakończyć ten skandal. Dziś podliczono województwo mazowieckie. Tu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 19 mandatów. Drugie było Polskie Stronnictwo Ludowe, 16 mandatów, a trzecia Platforma Obywatelska, 15 mandatów. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył jeden mandat. Skandal z liczeniem głosów irytuje wyborców i to coraz bardziej. W miniony czwartek przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie odbył się kilkutysięczny protest. To był dopiero początek. Dziś podobne manifestacje odbyły się w kilku miastach przed wojewódzkimi komisjami wyborczymi. Tak było w Gdańsku. Sfałszowali wybory! Przyszedłem z rządzącym zostawić ten przyrząd. Protesty odbyły się także w Lublinie, Wrocławiu, Opolu i innych miastach. W państwie demokratycznym, państwie ponad 30-milionowym w środkowej Europie, państwem o tysiącletniej tradycji, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w żaden sposób zorganizowanych wyborów samorządowych. Jest to nie tylko wstyd na cały świat, ale jest to także niepokojący znak tego, że nasze państwo jest państwem w teorii. To odwołanie się do słów byłego już ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, który nagrany w jednej z restauracji w przypływie szczerości mówił, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Tym razem teoretycznie działał system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej, czyli serce procesu demokratycznego. Ale wątpliwości wielu osób dotyczą nie tylko samego systemu informatycznego. W tych wyborach nie można być niczego pewnym. Jeżeli Komisja Wyborcza przerwała pracę w poniedziałek na życzenie PKW warszawskiego na 12-13 godzin, my mamy wątpliwości, co się działo w tym czasie z kartami wyborczymi. Pyta pan Grzegorz Szymczyk, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości, a pracę przerwano w jednej z tamtejszych komisji. Zastanawiające jest też znikanie głosów. Ktoś głosował razem z rodziną w komisji po 5 czy więcej osób, a nagle się okazuje, że jest jeden albo zero głosów. Do tego ogromna ilość głosów nieważnych. W Wejherowie było ich prawie 40%. Podobnie w Powidzu. Wiele osób jest zaskoczonych bardzo dobrym wynikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Napływające wiadomości o tym, że wygrał prawie w całej Polsce PSL, są po prostu śmieszne. Ilość nieprawidłowości przy liczeniu głosów niepokoi zwłaszcza młodych ludzi, którzy dziś wyszli na ulice wielu miast. Przyszliśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko manipulacji rządzących w naszym kraju, przeciwko ośmieszaniu państwa polskiego. Wiele osób i ugrupowań politycznych już zapowiedziało zgłaszanie protestów wyborczych, ale najpierw Państwowa Komisja Wyborcza musi podać oficjalne wyniki. O nieważności wyborów w poszczególnych okręgach decydować będą sądy. To wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam Państwa na prognozę pogody dla naszego kraju. Nocą od minus 2, minus 1 na wschodzie i południu do 2-4 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro rankiem w centrum oraz na południu spodziewane są przejaśnienia i lokalnie gęste mgły. W zachodniej oraz wschodniej części Polski na ogół zachmurzenie duże. Gdzieniegdzie na Podlasiu może poruszyć śnieg. Po południu więcej rozpogodzeń, tylko w rejonach wschodnich nadal pochmurno. Temperatura od 1 na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 6 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby głównie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, a na barometrach w stolicy osiągnie wartość bliską 1032 hektopaskali. A jakie aury możemy spodziewać się w kolejnych dniach? Posłuchajmy. W poniedziałek przed południem na wschodzie, południu i w centrum pogodnie. Na zachodzie sporo chmur i deszcz. Po południu zachmurzy się na północy, w centrum i nadal dużo chmur będzie na zachodzie. Od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk zacznie padać deszcz.
W pozostałej części kraju raczej pogodnie. Na termometrach od 0,2 stopni na wschodzie, około 3 w centrum, do 5,8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny z południowego wschodu i południowego zachodu. We wtorek pogorszenie warunków pogody. W całym kraju zachmurzenie duże i całkowite. Z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu. Przed południem na krańcach wschodnich może popadać deszcz ze śniegiem. Po południu na zachodzie spodziewane są przejaśnienia, a na termometrach od 1-3 stopni na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Mazowszu, około 4-5 od północy przez centrum po Małopolskę do 6-8 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany z południa i zachodu.